Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Jest z Wami Agata Ciechanowska i zapraszam na kolejną audycję Operacji Styl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, ale nie takich zwykłych, książkach z antykwariatu, a dokładnie z antykwariatu Abecadło, którego właścicielem jest pan Antoni Stąpor. Jest mi bardzo miło dzisiaj pana gościć. Dobry wieczór, dzień dobry pani Agato, dzień dobry. Tworzy pan miejsce, które zatrzymuje czas. Jak zrodził się antykwariat Abecadło? Antykwariat Abecadło zrodził się z pomysłu takiego, że pan Bogdan Borówko sprzedawał książki koło Uniwersytetu Jagiellońskiego na takim małym stoliczku. I pewnego dnia nie przyszedł do swojej pracy, a ja zgromadziłem bardzo dużo książek, między innymi kupując je w antykwariatach i pod halą targową. Po prostu postanowiłem je sprzedać i tak rozpoczęła się ta przygoda. Ona by się bardzo szybko zakończyła, ponieważ książki się rozeszły w kilka dni. Ludzie byli zachwyceni, ale ja je sprzedawałem taniej niż je kupiłem. Dlatego było takie troszkę, można by powiedzieć, nieprofesjonalne, ale na szczęście zakończone happy endem, ponieważ przyszedł pan, ta osoba bezdomna, i powiedziała mi, że jest bardzo dużo książek na skupie makulatury. Pojechałem, odkupiłem ten wielki księgozbiór i tak bardzo szybko założyłem dwa antykwariaty w Krakowie. Na początku antykwariaty Abecadło znajdowały się przy ulicy Dietla 111. Drugi antykwariat znajdował się na ulicy Pijarskiej 2. Teraz od listopada 2017 roku wynajęliśmy, dzięki przyjaciołom z Krakowskiego Biura Festiwalowego, którzy powiedzieli nam o tej pięknej, bardzo zniszczonej, dawnej aptece pod Aniołem Stróżem przy ulicy Kościuszki 18. I tam wielkim nakładem sił, właśnie też takiej sąsiedzkiej, rodzinnej i przyjacielskiej współpracy, odnowiliśmy to piękne miejsce, przywróciliśmy je właśnie dla wszystkich mieszkańców, dla gości, którzy bardzo pokochali też to miejsce, i cieszą się mieszkańcy dzielnicy Zwierzyniec, że uratowaliśmy tą dawną aptekę, przywracając jej nową funkcję. To zabytkowe umeblowanie z końca XIX wieku ma duże walory artystyczne i też historyczne, i przez to w 1990 roku zostało wpisane do rejestru zabytków. Czyli jest to dobro nas wszystkich mieszkańców Polski. Antykwariat Abecadło tworzy teraz, oprócz mnie, trzy wspaniałe osoby. Pani Karolina, pani Anna i pan Dominik. To są osoby, które jeszcze studiują, także bardzo fajnie z młodymi osobami mi się współpracuje. Dlatego zapraszamy wszystkich i tutaj, jeśli mogę się pochwalić, to rzeczywiście wydaje nam się, że Antykwariat Abecadło jest takim promotorem właśnie tej używanej, dawnej książki, czasami bardzo też zabytkowej, ale właśnie wśród dzieci i młodzieży odwiedzają nas też wręcz wycieczki sprzed szkoli, ze szkół podstawowych, z liceów. Czyli najmłodsi też znajdą coś dla siebie w antykwariacie. Tak, zdecydowanie. Bardzo duży, piękny dział książki ilustrowanej. Przychodzą bardzo, bardzo najmłodsi. Tacy są kilkutygodniowi. Wydaje mi się, że ich mamy i rodzice czują się dobrze w antykwariacie, gdzie jest bardzo dużo miejsca, można się taszyć pośród książek, na fotelach, w kilku pokojach. Co kryje antykwariat Abecadło? Bo to są nie tylko książki. Tak, antykwariat Abecadło zajmuje się skupem i sprzedażą książek używanych, ale też dawnych, bardzo zabytkowych. Trafiają do nas czasami bardzo, bardzo dawne książki, wydane nawet w XV wieku. Bardzo dawne, bardzo rzadkie, a przez to znajdują się chętni, znajdują się miejsca, żeby te książki, żeby przyjąć, czy do bibliotek właśnie naszych narodowych, czy miejskich, wojewódzkich na terenie całego kraju, ale też właśnie chętnie trafiają do prywatnych bibliotek. I też jest grupa młodych osób, które tworzą swoje biblioteczki. Są świadomi, że bardzo dużo informacji można zdobyć z internetu, ale jednak książka taka analogowa, też papierowa, swoją rolę i ma też wielką rolę do odegrania teraz i wierzymy, że w przyszłości. Że ona nie umrze, jak jeszcze niedawno obawiałem się. Ludzie wieszczyli, też profesjonaliści, którzy zajmują się rynkiem książki, bibliotekoznawstwem, czy książka jednak mówiona, czy czytnikach wyprze drukowano. Tak się nie dzieje. Wydaje się w Polsce rocznie ponad 40 tysięcy nowych tytułów, że to jest bardzo duża gama tytułów wydawanych i
Pewnie kiedyś część z nich trafi do antykwariatu. My jesteśmy otwarci na wiele książek, wiele tematów. No niestety nie jesteśmy tak pojemni objętościowo, chociaż jest u nas ponad 100 metrów kwadratowych, kilka pomieszczeń, ale niestety niektóre muszą zaczekać na swoją kolej. Też my dokładamy troszkę cegiełki do tej polskiej szkoły plakatu, cenionej na całym świecie, ponieważ plakaty dla antykwariatu Abecadło, między innymi ten z kotkiem, którego głowa jest w kształcie książki otwartej. To jest projekt i wykonanie pani Patrycji Longawy, słynnej właśnie kontynuatorki tej wspaniałej polskiej szkoły plakatu, cenionych mistrzów, którzy tworzyli w Polsce w latach 1950, 1960, 70 i 80. Te plakaty są poszukiwane nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Jak ogólnie działa antykwariat i jak też powiększa swoje zbiory? To może zacznę od końca. Z moim przyjacielem antykwariatu Abecadło. Właśnie ta przyjaźń narodziła się też w antykwariacie Abecadło. Chcę teraz powiedzieć, że bardzo dużo przyjaźni narodziło się w antykwariacie Abecadło. Właśnie ze mną, ale też pomiędzy osobami, które pracują w antykwariacie. No i też odwiedzają antykwariat Abecadło. Jesteśmy takim miejscem łączącym ze sobą ludzi, ale też w pewnym sensie pokolenia tych autorów i autorki, którzy zostawili nam te wszystkie wspaniałe książki, wydawców, drukarzy. Ale dzisiaj właśnie z Michałem Klimczykiem, który jako szyszkodar, taki artysta, który tworzy murale właśnie zachęcające do czytania dzieci i młodzież i dorosłych. Między innymi jego piękny mural znajduje się na ulicy Kwartowej w Krakowie, to jest na Prądniku. I dzisiaj z Michałem Szyszkodarem od naszej koleżanki przewoziliśmy dwa samochody pełne książek i to już tak od niedzieli, czyli w niedzielę dwa samochody, w poniedziałek dwa samochody i dzisiaj dwa samochody wypełnione książkami trafiło do antykwariatu Abecadło. I to było tak, że nasza koleżanka Agata odziedziczyła książki po swoim tacie. I tak właśnie przez kilka lat właśnie sobie segregowała je i po prostu teraz już doszła do wniosku, że no te, które się jej nie przydadzą, przeznaczy właśnie do antykwariatu Abecadło, żebyśmy mogli je sprzedać i po prostu znaleźć dla nich nowych czytelników, nowe miejsca, nowe półeczki. Ale jest nam bliska idea właśnie tworzenia biblioteczek i bibliotek, ale też dzielenia się nimi, wypożyczania, żeby te książki też żyły, były czytane, a nie tylko zbierane kurz na półeczka. I otwieramy się właśnie na takie sytuacje, że kupujemy całe księgozbiory, bardzo duże, ogromne, kilkutysięczne, ale też można do nas wysyłać listy książek, które osoby chcą sprzedać. Taka prywatna osoba też może oddać swoje książki, jeżeli... Oczywiście. Tak. Może przyjść, ale też może wcześniej wysłać nam zdjęcie grzbietów, książek, żeby, bo tak jak powiedziałem, niestety nie wszystkie możemy przyjąć, bo bardzo dużo już mamy książek, ponad 30 tysięcy tytułów, ale też dużo mamy w magazynie czekających na to, aż troszkę zwiększy się miejsca na półkach, żebyśmy mogli też je wprowadzić do systemu na naszą stronę www.abecadlo.org, gdzie tam można wyszukiwać i też zamawiać przez tą stronę. Czyli też sprzedaż wysyłkowa, więc tak, też tak, wygodnie tak, bardzo. Wysyłamy właśnie też w ostatnich miesiącach, w ostatnich dwóch latach, gdzie rozwinął się właśnie ten system sprzedaży właśnie do paczkomatów, do biuru na teraz też można na stacjach paliw czy w kioskach odbierać książki, czy właśnie przez kurierów. Niedawno otrzymaliśmy 3 paczki od pani Basi Nawratowicz. To jest taka pani, która kiedyś współtworzyła słynną piwnicę pod Baranami. Pracowała też tak jak pani w radiu Wolna Europa. Stacji radiowych nie było tak różnorodnie wiele jak teraz. Ona właśnie nadawała z Monachium. Mogliśmy ją słuchać i innych właśnie głosów. Głos takiej troszkę innej, z innej poziomu niż ten oficjalny w okresie Polski Ludowej. Na czym polega taka praca antykwariusza? Te książki po pierwsze musimy odkurzyć, bo niektóre były troszkę już kilka lat na półeczkach, także trzeba je odkurzyć, później trzeba je dokładnie przejrzeć i opisać, wycenić też, ale tak jak powiedziałem, staramy się, żeby to była książka na każdą kieszeń, też i z różnych tematów, także to jest naprawdę bardzo różnorodna oferta. Zapraszamy serdecznie wszystkich, małych i dużych. I co? I później właśnie opisujemy je, ilość stron,
region, rok wydania, takie szczegóły wydawnicze i eksportujemy wieczorem tą bazę tych nowych książek na nasz serwer i one już są dostępne do przejrzenia przez stronę internetową www.abcadlo.org. Czasami też takie cenniejsze książki, bardziej wartościowe, przyjmujemy do sprzedaży komisowej. Wtedy też organizujemy aukcje książek, także jak jest coś takiego cenniejszego, to zapraszamy do sprzedaży, bo to mogą być duże sumki z takich książek. Pierwsza taka mała kosmetyka to jest właśnie to odkurzenie. Później też często podklejamy papierem od wewnętrznej strony te obwoluty. One często są takie naddarte. I też czasami okładki podklejamy też okładki do bloków książek, grzbiety. Także taka mała restauracja. Co prawda książki nie tak bardzo lubią wodę. Czytelnicy lubią czasami się troszkę pomoczyć w wannie z książką, bo takie też pofalowane karty później od zwilgotniałe od pary z wanny trafiają do nas. Ale czasami właśnie jak są takie lakierowane książki, to lekko zwilżoną ściereczką, czy właśnie w ostatnich latach są popularne te płyny na bazie alkoholu do dezynfekcji, to też czyścimy te lakierowane okładki taką troszkę zwilżoną ściereczką, albo wodą, albo tym płynem na bazie alkoholu. Antykwariat to jest miejsce kultury, miejsce spotkań i dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Książki oraz Krakowym Miastem Literatury UNESCO i Fundacją Miasto Literatury oraz Fundacją Poema, wieloma jeszcze partnerami, sojusznikami, tworzymy bardzo dużo fajnych programów, m.in. w programie Partnerstwo dla Książki, w programie Krakowskiej Księgarnia na Medal, w programie dyskusyjne kluby czytelnicze w Antykwariacie Abecadło i w innych księgarniach kameralnych. Także bardzo dużo zawdzięczamy tym instytucjom, tym osobom, które każdą instytucję tworzą osoby. Także wielkie, serdeczne dzięki. No i też sami staliśmy się prężną instytucją kultury, społeczną, artystyczną.